Hejo, hejo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie i zapraszam na kolejną dawkę pyszności, pysznych inspiracji. Dzisiaj będą kotlety ziemniaczane, te, które Ewelina obiecała mi w zeszłym filmiku, więc jest super. Cieszę się, wróciłem z 30 kumpla, byliśmy na Kaszubach. No i co? Mogę Sfornej Gacie. Tak. Moja ulubiona nazwa miejscowości, Sfornej Gacie. Jestem po prostu zmęczony, głodny, zjadłem wszystko, a kotlety ziemniaczane... Brzmi jak cudo. Tak, właśnie w poprzednim filmie mówiłam o kotletach ziemniaczanych, że mam zamiar zrobić, no i minął tydzień i właśnie specjalnie na życzenie Piotrka będę robiła kotlety ziemniaczane z farszem a la mięsnym. Miałam zrobić z soczewicy, ale zrobię ten farsz po prostu z tofu. Jak już pewnie wiecie, ja wolę śniadania na słono, ale od jakiegoś czasu chodzi za mną serek wiejski z owocami i granolą, dlatego dzisiaj jest ten dzień, gdzie będę jadła śniadanie na słodko i będzie to serek wiejski z owocami i zrobię taką domową granolę. Tutaj mam 30 g płatków owsianych, 15 g orzeszków ziemnych i 5 g migdałów i do tego dodam 2 łyżeczki syropu klonowego i jeszcze dam odrobinę gorzkiej czekolady. Piekarnik rozgrzewam do 180 stopni w termoobiegu i wrzucę na kilka minut tą moją granolę. I śniadanko gotowe. Do tego zrobiłam sobie kawkę z mleczkiem. Ale mam na to ochotę, wiecie co, no jak ja nie mam ochoty na śniadanie na słodko, tak to za mną chodzi już parę dni. A granolę miałam około 10 minut w piekarniku. Trochę mi jej dużo wyszło, bo jeszcze tutaj zostawiłam na blaszce, no ale zobaczymy, może sobie dołożę. Dobra, idę jeść i widzimy się na obiedzie. Jeśli chodzi o obiad, to zabieram się za te kotlety ziemniaczane i tutaj mam 300 g ziemniaków i farsz, jak mówiłam, będzie z tofu i tutaj mam 100 g tofu, 1/4 cebuli, paprykę słodką wędzoną ostrą, łyżkę sosu sojowego i łyżeczkę syropu klonowego. Teraz to wymieszam i wrzucę do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni i po prostu upiekę to na taki kształt a la mielonego. A też w międzyczasie zrobiłam sos pieczarkowy i tutaj są dosłownie 3 duże pieczarki, pół cebuli, sól, pieprz i ja robię to na mleku zwykłym, takim 1,5%. Taki, wiecie, szybki sosik pieczarkowy, nic specjalnego. No i co, tyle. Czekam, aż mi się rozgrzeje piekarnik, wrzucam to tofu i jak tofu się zrobi, to do Was wracam i pokazuję, co dalej. Ok, tofu piekło się tak około 15 minut, ja lubię, jak ono jest chrupiące i dodam jeszcze do niego łyżkę takiego pire pomidorowego, żeby po prostu ta konsystencja była bardziej zwarta. I teraz po prostu rozgniotę ziemniaki, dodam tego farszu i będę smażyć na patelni i to już jak chcecie, możecie je albo usmażyć, albo upiec. Ziemniaki rozgniotłam, dodałam łyżkę mąki, sól i suszonego lubczyku i teraz będę tworzyć kotlety i faszerować je tofu. To się, słuchajcie, prezentuje. Na wierzch jeszcze dałam tego farszu, bo mi zostało, więc jeszcze posypałam na wierzchu. I do tego kapusta kiszona. I powiem Wam, że słuchajcie, tak uwielbiam kapustę kiszoną, że może uznacie, że to dziwne, ale wczoraj jadłam makaron z pesto i do tego kapustę kiszoną. I było pyszne. Dobra. Jeszcze Wam tutaj tak obrócę, żeby pokazać. I idziemy jeść. Dobra, zanim jeszcze odpalimy serial, zrobimy test smaku, Piotrek, twoich wyczekiwanych kotletów ziemniaczanych. Tak, czekałem na nie tydzień. Dobra. Better be good. Wina zaczęła od kapusty kiszonej. Bo kocham kapustę kiszoną.
Pyszne. Pyszne. Ten lubczyk robi robotę też. Fajnie jest dodać lubczyku. Są tak dobre, że chciałbym, żeby ktoś mnie z nimi pochował. Jezu. Są pyszne. Nie wiem, co mam powiedzieć. Chce mi się płakać, takie są. Aż tak? No. Mhm. Piotruś, wszystko będzie dobrze. Smacznego, kochanie. Niech ci to wyjdzie na zdrowie. No. Jakby ktoś się zastanawiał, to oglądamy aktualnie Modern Family. Tak, jeżeli super ktoś serial. Z was ogląda, piszcie w komentarzach, która wasza ulubiona postać. I też piszcie w komentarzach, co tam ciekawego teraz oglądacie. Może jeszcze tego nie oglądaliśmy i będzie następne w kolejce. A Modern Family bardzo wam polecamy na Netflixie. Dobrze, to my odpalamy odcinek i jemy te pyszności. A, i jeszcze wam polecam zrobić tofu właśnie, takie tofu a la mielone z piekarnika, bo jest naprawdę bardzo smaczne. I zrobiłam takie spaghetti z tym mielonym właśnie z piekarnika Piotrkowi na wyjazd. I Piotrek, co kolega nasz powiedział? Zapytałem się go, czy mu smakuje, bla bla bla, i się go zapytałem, czy jakby mu ktoś powiedział, że to mięso, to czy by uwierzył. Powiedział, że raczej tak i żeby nie wnikał nawet. Więc jeżeli macie jakiegoś mięsożercę i chcecie go szukać, to spróbujcie właśnie tą wersję a la mielone tofu. Dobrze, ja się na razie z wami żegnam, widzimy się przy kolacji. Kolacja będzie szybka, bo będzie to bowl, do którego użyję komosy ryżowej i warzywa takie, jakie mam, czyli taką paprykę, którą upiekę, marchewka, sałata, pietruszka, tutaj mam trochę edamame i 100 gramów tofu. Tofu teraz przyprawię, dodam sosu sojowego i ulubionych przypraw, ja zawsze dodaję paprykę słodką, ostrą i wędzoną. I wrzucam do piekarnika i do tego wrzucam też do piekarnika te papryki, a w międzyczasie ugotuję komosę ryżową. Mam już przygotowane. Marchewkę zalałam gorącą wodą, żeby troszeczkę zmiękła i dałam tutaj łyżeczkę octu i odrobinę sosu sojowego, żeby zrobiła się taka marynata do tej marchewki. W międzyczasie, jak komosa ryżowa jeszcze się gotuje, to przygotuję sos. I tutaj mam cebulkę, dymkę i do tego dam dwie łyżki sosu sojowego, dwie łyżki albo jedną i pół łyżki syropu klonowego, łyżkę octu i dosłownie odrobinę cytryny. Jeszcze uznałam, że dodam czerwonej fasoli z dwie łyżki. I tak się prezentuje dzisiejsza kolacja. Ja muszę się szybciutko z wami żegnać, ponieważ pada mi bateria. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie mi jakiś komentarz, a my widzimy się w kolejnym filmie za tydzień. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!